to durnie, gimbaza, matoły, na nich nie zarobisz. Beka z ludzi stojących w kolejce do manekina. Maciek, który zaprosił mnie dzisiaj do Warszawy, dzięki bardzo. Dzięki. Cześć! Odcinek 140 DevStyle Vlog. Właśnie po świeżej kąpieli jedziemy do Warszawy na 3 dni. Dziś o 12 w samo południe mam spotkanie w technikum z młodzieżą. Będziemy rozmawiali o IT i o zawodzie programisty. Jutro szkolenie i pojutrze szkolenie. Pojutrze też, co mówiłem wielokrotnie, wieczorem 15 lutego spotkanie self-publishingowe. Ja i Mateusz Kupilas będziemy dzielili się swoimi doświadczeniami z wydawania książek w polskim IT. Serdecznie zapraszamy, link jest w opisie do tego wideo. Ale dziś o czym innym. Dziś chciałbym poruszyć temat zmieniania rzeczywistości wokół nas. Już wielokrotnie mówiłem, jeżdżę po technikach, po uczelniach, po liceach, po gimnazjach, spotykam się z ludźmi młodszymi ode mnie, czasem tylko troszkę, czasem sporo i rozmawiamy o zawodzie programisty, o środowisku IT, o branży, o tym jak to wygląda i jak być może powinno wyglądać, co tu jest nie tak. Byłem wielokrotnie pytany, po co właściwie ty to robisz? I właśnie nie tylko po co, ale także dlaczego ja to w ogóle robię. Tak jak mówiłem kilkukrotnie, ja to robię całkowicie za darmo, to jest takie moje poczucie misji. Nawet nie chcę zwrotów za benzynę, za cokolwiek, po prostu ja pokrywam wszystkie koszty, przyjeżdżam, mówię, spotykamy się, robimy co jest do zrobienia i do widzenia. I tyle. Po pierwsze, to pojawia się czasami taka ciekawość, a dlaczego w ogóle ludzie tak młodzi? Dlaczego o jedno, dwa, trzy pokolenia młodsi od ciebie? Przecież na nich nie zarobisz. Oni nie wydadzą 1500 na szkolenie u ciebie. No nie, ale też nie wszystko robi się dla kasy. Chyba. Jest taka opinia ogólnie o ludziach młodych, że to durnie, że to gimbaza, że to matoły, że oni w ogóle nie ogarniają, nie mają celów życiowych i tak dalej, i tak dalej. Ale zapomina się o tym, że to są ludzie, którzy jako pierwsi w historii wchodzą w świat, w którym nie było dnia bez internetu. I autorytety, które do nich są wtłaczane do głowy przez różne portale, jak YouTube chociażby ten właśnie, nie są poddawane żadnej kontroli, żadnej cenzurze, żadnej weryfikacji. I można w tym się po prostu pogubić. Zamiast mówić tak źle o ludziach młodych, że można spróbować zrozumieć, nawet jeśli tak jest, to dlaczego tak jest, a najlepiej to ich poznać, jakąś reprezentatywną liczbę, żeby sobie wyrobić samemu opinię, a nie tylko wierzyć, tempo ślepo łykać jak świnia obiery, że tak faktycznie jest. 2 lata temu założyłem Snapchata, ponad rok temu założyłem vloga tu na YouTubie i się okazało, że to tu są ci ludzie młodzi, to tu jest ta kurde tempa gimbaza. I się okazało, że to wcale nie jest tempa gimbaza. Więc nie wierzcie tak tym starym dziadom, którzy tak na tej młodzieży psy wieszają. Nawet jeżeli tak mówią, to nie próbują ani trochę zrozumieć, dlaczego tak jest. A tak wcale być nie musi. I właśnie do tej takiej złej młodzieży jedziemy w drogę. 200 km, ale czasu bardzo dużo. Go! Ostatnio ciągle jestem w nadczasie, w sensie jestem wszędzie prędzej niż powinienem. Jak już te drogi pootwierali i po prostu to jest rewelacja. Można sobie spokojnie kawkę było wypić i jeszcze chwilę teraz tutaj porozmawiać, bo w szkole mam być o 12, a jest za 15, 11, a jestem tylko 50 km już od niej. Jest taki jeden główny powód, dla którego ja to właśnie robię. To jest taka moja trochę misja, można powiedzieć. To brzmi, wiem, że trochę głupio, ale ja to tak właśnie postrzegam. Otóż, słuchajcie, nie bardzo podoba mi się to, w jaki sposób w Polsce dzisiaj w roku 2017-18 wygląda IT, ta branża. Etyka, moralność, lojalność, takie pojęcia. Wszystko jest przysłonięte bardzo często tą kurde durną kasą.
której przecież wcale nie ma tak dużo. I zamiast tylko narzekać i zrzędzić i mędzić i płakać i smucić się, postanowiłem, że coś z tym we własnym zakresie, na miarę własnych możliwości będę robił. Niniejszy vlog także powstał m.in. po to, ale takie bezpośrednie spotkania właśnie z kolejnymi pokoleniami, które będą tworzyły to IT w przyszłości, wydaje mi się, że mają jeszcze większy potencjał jakiejś zmiany. Wtedy mogę przedstawić swoje racje, swój światopogląd osobom, które nawet być może nie wiedzą, że są tym zainteresowane, nie muszą one mnie szukać, zamiast tego ktoś mnie bierze i do nich tam sprowadza. I to jak na razie wydaje się fajnie działać. Ja wiem, że wielu osobom mój przekaz się nie podoba, albo się nie bardzo podoba, albo się bardzo nawet nie podoba czasami. No i spoko, i dobrze. Dlatego właśnie też jeżdżę, żeby się spotkać i ewentualne wątpliwości, ewentualne zarzuty, zażalenia, żeby można było je skonfrontować od razu na miejscu face to face. Zadać trudne pytania, takie też się czasami pojawiają, podyskutować i o to chodzi. I wtedy czuję się spełniony, tak to chyba można rzec. Pogadali i czas w dalszą drogę. Jedziemy. Vrum! Maciek, który zaprosił mnie dzisiaj do Warszawy. Dzięki bardzo. Dzięki. Mam nadzieję, że się podobało. Bardzo. Było bardzo przyjemnie. No, już w hotelu. Mój dom na kolejne 3 doby. Dziś spotkanie zajęło nieco ponad 1,5 godziny. Wydaje mi się, że było całkiem fajnie. Dzięki wszystkim, którym chciało się pofatygować do tej sali. Byłeś albo byłaś tam, to daj znać w komentarzu, czy było spoko, czy nie było spoko. Było, myślę. Ale o czym właściwie my tam rozmawiamy? Wiecie co, wydaje mi się, że przekaz, jaki jest ogólnie kreowany odnośnie naszej branży IT tak na zewnątrz, z jakichś mediów albo z tych komunikatów, które wychodzą z, nie wiem, marketingu, HR-ów, employer brandingu, że to jest przekaz strasznie zafałszowany. Ja po prostu chcę pojechać i powiedzieć, jak jest. Taka moja właśnie misja. I słuchajcie, po takich spotkaniach czasami albo po lekturze mojej książki na przykład dostaję wiadomości: chciałem być programistą, ale posłuchałem i już nie chcę. I co ja wtedy mówię? Czy jest mi smutno? Nie, wtedy ja sobie myślę: mission accomplished. A dlaczego? Bo jeśli taki gość jak ja może zmienić taką decyzję i spowodować, że ktoś jednak nie chce być programistą, to oznacza jedno: że ta decyzja nie była podjęta w pełni świadomie. A o świadomych decyzjach rozmawiamy tutaj bardzo często, co nie? A więc wtedy dobrze. Znaczy, że po prostu nie chcesz tym być, tylko dałeś sobie nakłamać, nawsadzać do głowy fałszywego przekazu, prawdopodobnie zaróżowionego, polukszonego itd. I ja chcę ten lukier zdjąć. A teraz już obowiązki załatwione i teraz wolne. Normalnie bym siedział w pokoju, czytał książkę albo poszedł sobie do kina, ale dziś mam spotkanie z 2 gites ziomeczkami. Pierwszy z nich zaproponował mi pójście do miejsca, które ma nawet swój fanpage backowy w internecie. Beka z ludzi stojących w kolejce do manekina. Idę postać w kolejce. Ciekawe, czy tak będzie. Szczerze mówiąc, sam, szczególnie jak byłem na studiach, bo wcześniej nie takie rzeczy w ogóle były mi w głowie, sam szukałem osoby, której można zadać takie różne pytania. Takiej osoby nie znalazłem. I postanowiłem, że taką osobą po prostu będę ja. Naprawdę jest kolejka. Będziemy outsiderami i idziemy gdzie indziej. I mamy bekę z ludzi stojących w kolejce do manekina. A to jest Szymon, który na poziomie zer i jedynek operuje tak dobrze jak nikt inny na świecie. Albo w Polsce chociaż, nie? Siemanko, oczywiście. Szymon Kulec. Z mądrym to i przyjemnie pogadać. I wiecie co, jeszcze jest jedna sprawa. Otóż ja chcę pokazywać sobą, swoim przykładem, że można być osobą dorosłą, pełnoletnią. Niektórzy by nawet powiedzieli pewnie, że starą, z rodziną, która może kierować się zasadami jakimiś trochę innymi niż tylko i wyłącznie pogoń za kasą, szczególnie w tej branży, i po prostu wychodzić na tym dobrze. To też taki mój cel w tym wszystkim. Jak lśnienie. I to na dzisiaj byłoby tyle.
Przede mną jeszcze spotkanie z Jakubem Gutkowskim, Gutkiem Gutusiem, ale to już jego nie nagram facjaty, bo będzie za późno. Montaż w miasto i z powrotem Lulu. Dziękuję za dziś i do zobaczenia w czwartek, bo jutro jest środa. W ramach środy dla siebie, co prawda, prowadzę szkolenie przez cały dzień, ale wieczorem sobie coś będę miał jednak dla siebie, właśnie trochę czasu, a nie na YouTube. Więc do zobaczenia w czwartek. Po pierwsze na Fire Talk, a po drugie w czwartek tu na YouTube, choć to będzie już pewnie po północy, po powrocie do Białegostoku. Dzięki, na razie, cześć!